Znam człowieka, któremu on złamał życie, zmarnował życie i doprowadził go prawie do samobójstwa. Patryk Barański, jak dobrze wiecie, na swoich profilach social media udaje dżentelmena i strażnika moralności. Dżentelmeni wcale nie musi dochodzić do rękoczynów, żeby rozwiązywali pewne konflikty. I Barański pośredniczy w załatwieniu towaru. To nie byłem ja. Mam dla was propozycję. Płacę wszystkim za sprawdzone informacje odnośnie hejterów. Co do jego oszustw, to jest podawanie się za dietetyka, to jest oszukiwanie ludzi, że on skończył wyższą szkołę. Czy to prawda, że Barański, mimo tego, że kreuje się na wielkiego wroga sterydów, to prywatnie miał jakieś znajomości czy powiązania z dealerami i wytwórcami takich sterydów? On niby walczy z dopingiem, sam przyznał się, że rozpisuje cykle sterydowe. Mówił tylko i wyłącznie o kulturystyce naturalnej. Zauważ, nazwa tego kanału, a to, co on w tej chwili nagrywa, to nie ma nic wspólnego z kulturystyką naturalną. Tu już też po prostu, ja widzę tyle hejtu, ja próbuję w tym widzieć jeszcze nadal coś, co się toczy o naturalną kulturystykę, ale już nic takiego tutaj nie widzę. Teraz to już jest... Patryk Barański, jak dobrze wiecie, na swoich profilach social media udaje dżentelmena i strażnika moralności. Maskując w ten sposób swoje prawdziwe zamiary, kłamstwa oraz niezliczone podłe manipulacje, które uskutecznia na swoich nagraniach i każde słowo krytyki jest uciszane. W komentarzach pod różnymi filmami możemy spotkać chmary troli, które rozpowszechniają propagandę, jakby z ust wyjętą Barańskiemu, nie wspominając tutaj już o zachowaniach przestępczych takich jak doksowanie i stalkowanie rzekomych hejterów. Mam dla was propozycję, to wszyscy, którzy jesteście. Uwaga! Pójdziemy o krok dalej. Płacę wszystkim dosyć duże pieniądze za sprawdzone informacje odnośnie hejterów. Więc proszę się do mnie zgłaszać. Jeżeli masz jakąś sprawdzoną informację anonimowo, będziesz mógł zarobić ładne pieniążki. Zapraszam wszystkich. No jak to działa? Piszesz do mnie na Messengera jakąś informację, która może mi się przydać odnośnie hejterów. Jakąś ciekawą informację. Podajesz tu moje konta, sprawdzamy tą informację i ja ci wypłacam gotówkę. Proste. Biznes. Jak to ktoś mówił, biznes to jest biznes, nie? Wszystko. Zdjęcia, adresy pracy, adresy domowe, wszystko biorę i sprawdzamy i wypłacamy. Czy to sprawka tylko i wyłącznie jednego człowieka? Okazuje się, że nie, ale ten temat właśnie dzisiaj zgłębimy wraz z Piotrem Strzałą, czyli człowiekiem, który od lat miał do czynienia ze schematami działania Patryka Barańskiego. O Piotrze możecie dowiedzieć się więcej oczywiście w poprzednim filmie, do którego link znajdziecie w opisie do tego filmu, a teraz przejdźmy do kolejnych pytań. Piotrze, ostatnio mówiliśmy o tym, jak żona Barańskiego bierze aktywny udział w obrażaniu i prześladowaniu ludzi w internecie. A po obiadku zajmę się hejterami. Otworzę wam specjalny serwer dzisiaj. Umieszczę te wszystkie filmiki piękne. Ale to nie wszyscy członkowie szajki Barańskiego. Kto właściwie wchodzi w skład tej bandy? Jeżeli pojawią się jakieś nazwiska, to ja je ocenzuruję. Znaczy na pewno w to wchodzi wszystko Fabian Barański, jego brat. To jest gościu, który cały czas, który na mój temat dwa kanały założył. Który cały czas, on jest w niego zapatrzony po prostu. Ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie i ostatnie zresztą, kiedy on do mnie podszedł i powiedział do mnie coś takiego: masz strach w oczach, mój brat to zawodowiec. Tak się na niego spojrzałem, no ale mówię, no nic, nie? To jest raz. Drugi typ to jest ten sławny Misiek 666, czyli niejaki Remigiusz, też wykryty i przeze mnie, że tak powiem, ja pokazałem, kto to jest właśnie, sławny Misiek 666. Że Misiek 666 to był generalnie hejter, który hejtował na YouTubie wszystko i wszystko. W momencie, kiedy pojawił się Barański, on tam do niego przystał i potem oni utworzyli coś, co nazwali bodajże komando. I to komando to miało być nawet, już miało sprawy, że tak powiem, przemocą załatwiać. Sam Misiek 666 się oferował kilkakrotnie, że on się chce ze mną spotkać i się ze mną bić. Oczywiście nie przyjechał na żaden termin, który ja mu tam wyznaczyłem. On nawet kiedyś do mnie zadzwonił i powiedział, że mi, ponieważ on niby w Hiszpanii mieszka, prawdopodobnie mieszka, że on mi bilet kupi do Madrytu, żebym ja tylko tam przyjechał, żebym się z nim bił. No, to są te osoby, o których ja wiem na pewno.
I to myślę, że główne skrzypce grali. 2703 bezczelnie stawia się w roli autorytetu. Wyzywa różnych dietetyków i trenerów od szamanów, ale przy tym wszystkim sam neguje teorię ewolucji. Spotkałeś się z tym? Tak, to się wiąże z tym, że on, to znaczy on się deklarował w jednych z początkowych materiałów, że on, jak i jego żona, należą do zboru świadków Jehowy. I wiele tych aspektów, które ta sekta propaguje, jest w jego komentarzach. Co do tego on oczywiście też skłamał. To znaczy, akurat było tak, że jeden z moich widzów, też świadek Jehowy, powiedział, że taki człowiek byłby ze zboru momentalnie wyrzucony, a zresztą jest możliwość sprawdzenia, ponieważ oni mają listę tych wszystkich swoich członków i oni tam nie figurują. Ja podejrzewam, że oni byli, będąc jeszcze w Polsce, bo to bardziej niby, on mówił potem, że on niby nie jest, że tylko ta Alina jest, ale na początku mówił, że są oboje. I ja podejrzewam, że oni po prostu chcieli wstąpić do tego zboru, ale to się do końca im nie udało, chyba przyjechali już tutaj, ale te mówię, głowy już przez nich wyprane mieli. Także te ich teorie często są przy jakichś właśnie problemach, czy tam pytaniach religijnych podnoszone przez Barańskiego. I to są typowe tezy świadków Jehowy. Właśnie, skoro już przy tych tematach jesteśmy, to warto przypomnieć metody postępowania Barańskiego. Techniki manipulacji, zasady, jakie wprowadza wobec swoich najbliższych odbiorców, odcinanie, czy choćby zniechęcanie do innych autorytetów, groźby, banowanie. To nie przypomina ci czasem zachowań typowych dla sekty? Tak, to ma dużo, dużo wspólnego. Dużo wspólnego to jest, wiesz, to jest brak możliwości nawet konstruktywnej krytyki, wiesz, tej osoby, jaką jest Barański. Tak. Ja pamiętam jego, tą stronkę, bo ja na tej jego, i w tej jego grupie Patryk 2703 to byłem na początku. To może, no też ciekawa, dosyć ciekawa historia, to za chwilę może opowiem. I tam był regulamin, za co ludzie będą z grupy usuwani, nie? I jednym z punktów regulaminu było na przykład krytykowanie nóg Patryka. No to jest regulamin usunięcia z grupy, nie? Ale było też zamieszczanie filmów, jakieś tam. Ja w tej grupie byłem i co się okazało, jeszcze oczywiście żadnego konfliktu między nami nie było. No i okazało się, że dużo osób z tej grupy zaczęło się do mnie zwracać z różnymi problemami natury, czy tam dietetycznej, czy dotyczącej treningu, a nie do niego. I piękna żonka zbanowała mnie. I zbanowała mnie w sumie trzykrotnie, bo ja się tam odwoływałem od tego bana. On mnie przywracał, ale koniec końców zostałem zbanowany, że zamieściłem filmik. A filmik, który zamieściłem, to był filmik pod tytułem Jak zrobić dobrego steka, o którego mnie po prostu jego widzowie prosili. Dostawałem mnóstwo właśnie, a jesteś kucharzem, to pokaż nam, jak, bo nie możemy, nie potrafimy. Ja mówię, dobra, to ja nagram filmik i zamieszczę. No i zamieściłem i zostałem już dożywotniego bana wtedy u niego na grupie. Że mówię, żadnego sprzeciwu, on jako postać wielbiona, najlepsza, no takie typowo sekciarskie to, nie? Czy faktycznie w takim razie jego widzowie są zmanipulowani? Skoro potrafi wmówić ludziom, że wyzywanie czyjejś matki, że ją ruchał pies, było w pełni uzasadnione, albo napuścić tłum, żeby atakował i poniżał publicznie różne osoby, a oni po tym wszystkim nadal będą wierzyć, że Barański jest kulturalną i ułożoną osobą, o czym to może świadczyć? Po pierwsze, to może świadczyć o poziomie jego widzów. To przede wszystkim, bo to ja zawsze jego widzów określałem mianem gimbazy, bo to tak mniej więcej wygląda, że to są małolaci, szukający głównie na jego kanału właśnie gównoburzy, wyśmiewania się z kogoś. Podobnie jemu zakompleksieni po prostu frustraci, bo kto najbardziej będzie atakował kulturystę? Ten, który najsłabiej wygląda, który jest słaby, któremu się nie chce ćwiczyć, który jemu zazdrości. I oni znajdują tutaj takie, i on najróżniejsze wytłumaczenia swoich działań to stosował i ci ludzie w to wierzą. I ci ludzie w to wierzą. To ta sławna jego badanie naturalności, jak on to nazwał. Nie wiem, czy kojarzysz, ale on nagrał taki filmik,
gdzie rzekomo udał się do, teraz cytuję, klinika badania naturalności w Manchesterze. Tam lekarza zagrał jego brat w tej klinice, ten właśnie wspomniany Fabian, który tam mówił o jego wynikach testosteronu, jakieś tam pierdółki. I to było tak grubymi nićmi szyte, że nawet jego widzowie się zorientowali, że to jest bzdura. I on oczywiście się wyparł, że to tak wszystko jest, że wszystko ten, ale już było, mówię, już był taki nacisk, że w końcu powiedział, nie, nie, ja was tylko strollowałem. I u niego jest taka właśnie metoda działania. Będzie się wypierał, będzie podawał bzdurne argumenty cały czas do końca, dopóki już naprawdę nie będzie leżał na łopatkach, a jak się już okaże, no faktycznie, że skłamał i już nie ma wyjścia, to powie, że strollował. Czy strollował, że żartował, że dla beki powiedział coś takiego. Ale tak przez całe, to będzie zawsze się wypierał wszystkiego, nie? Do końca, do końca. Do tego, jak już będzie pod ścianą. A ludzie, no mówię, poziom tych ludzi to no, naprawdę jest no, żenujący, tych jego widzów, bo wielu jego widzów nawet przed moimi filmami potem do mnie się odzywało, że no byli tam, ale jak się zaczęli mu przyglądać, no to faktycznie to jest gościu, który ani o niczym nie ma pojęcia, wiesz, ani sobą nic nie reprezentuje, ani moralnie, ani nawet, wiesz, sylwetkowo do końca. Wiesz, ja dostawałem mnóstwo wiadomości, że oni mi dziękują, że oni się poznali na nim, że ten, no ale no niestety, człowiek, który nie chodzi na siłownię, który nie ma pojęcia o treningu, jak zobaczy faceta z kratą na brzuchu, to dostaje świra i jemu się wydaje, że to jest po prostu Bóg, nie? I część takich po prostu jego widzów, no będzie mu ślepo ufać we wszystko, co on tam nie będzie pieprzył, nie? Mimo, że będzie zmieniał stanie, przecież on potrafi z jednego odcinka na drugi zmienić zdanie na jakiś temat, w sensie takim, że w jednym odcinku powie, że peptydy są dobre, a w drugim powie, że niedobre, bo już tam się z kimś skłócił, kto handluje peptydami na przykład, nie? No i tak to dotyczy wielu, wielu spraw, nie? A ta jego wierna publika, no cały czas mu jest wierna. Wspomniałeś o dobieraniu sobie widzów. On to robi na zasadzie banowania tych nieposłusznych, czy sortuje i wybiera, kogo wpuści do swojej grupy? Wiesz co, oni mają tyle czasu, że faktycznie mogą takie rzeczy robić. Ja wiem na przykład, że kiedy ja wysłałem to za swój akces do tej jego grupy, to miałem od razu Facebook prześwietlony. Mało tego, jak już byłem w tej grupie, dostałem zaproszenie do znajomych od jakiejś tam osoby. Już w tej chwili nie pamiętam, jaki to był nick, ale to była płeć kobieca w każdym razie. I ona tam się interesowała gotowaniem, tam do mnie pisała, a potem się okazało, że to jest Alina z lewego kąta, która po prostu weszła w grono moich znajomych, żeby mnie lustrować, co ja robię, co ja opisuję, wiesz, żeby mnie tam może na spytki jakieś brać, wiesz. Także na pewno kompletują wszystko, każdy, tak jak on się często chwali, ja myślę, że to jest prawda, wiesz, że kompletują wszystkie screeny, jakiekolwiek, wiesz, filmiki, to wszystko zgrywają, to na bak, to jestem tego na 100% pewny. I podejrzewam, że prześwietlają tych ludzi, bo on nawet odpowiadając na jakiś tam komentarz, to mówi, a fake konto, bo coś tam, nie? A załóż sobie nowe konto, a to będziesz mógł zadać nowe pytanie. I myślę, że tak, myślę, że prześwietlają tych ludzi. W każdym razie chcą wiedzieć jak najwięcej o nich. To jest też takie mówię, szukanie haków, nie? W razie czego. No dobra, a jak już coś pójdzie nie po jego myśli i Barański będzie zmuszony do kontaktu z kimś, kto mu podpadł, to jak się wtedy zachowa? To prawda, że w prywatnych rozmowach zachowuje się w strasznie chamski i prymitywny sposób? Jest zupełną odwrotnością tego, co jego widzowie mogą widzieć podczas transmisji live na YouTubie? To nie idzie na wizji, to zawsze, nie? A jeśli to idzie, że tak powiem, jeżeli to jest rozmowa telefoniczna, to jest... To są dwa wyjścia, nie? To jest, albo jest chamski i ten, albo jest po prostu tak zestrachany, że mu brakuje słów, nie? Bo tak mowa też była między mną a nim w zeszłym roku, kiedy tam zajechałem do Accord. Rozmawialiśmy na kamerze i on słowa do mnie nie powiedział po prostu. Ja już zacząłem sobie z niego tam łachać, drzeć, go wyzywać, a on w ogóle nie reagował. Nie wiem, czy się
spodziewał, że ja to może będę nagrywał, ale to była taka normalna rozmowa, już tylko że wideo rozmowa. Ja go widziałem, on mnie widział. No a jak myśli, że to jest wszystko, tak mówię, ktoś do niego zadzwonił, nikt tego więcej nie usłyszy, to jemu wszystkie hamulce puszczają. A zastraszanie to nie tylko w rozmowach, zastraszanie jest zawsze, nie? Od zawsze. Jak powiedziałem, ten swój pierwszy filmik, jak nagrałem, to już mnie straszył prokuratorom. Sprawą sądową mnie straszy od lat. I to co roku jest to samo, nie? Że on mnie wsadzi do więzienia, że on mi sprawę zakłada jedną, drugą, dziesiątą. Co roku mi tę sprawę zakłada. Do tej pory nic, nie? Wracając do manipulacji Barańskiego, mimo że ma jakąś ślepo wierzącą mu grupę wyznawców, to często się mówi o skamach i oszustwach, jakich się ten osobnik dopuszczał. Pamiętasz takie sytuacje? Co do jego oszustw, no to oszustw jest mnóstwo, no to same jego CV, które sobie stworzył, próbując otrzymać posadę trenera personalnego w Exercise for Less, gdzie napisał, że grał w drużynie semiprofesjonalnej w piłkę nożną 6 lat, gdzie drużyny, jeżeli grał 6 lat, to musiał grać 6 lat w Anglii, czego nie zrobił, a w Polsce drużyn semiprofesjonalnych nie ma żadnych, więc w Polsce nie mógł grać, więc ja się pytam, gdzie grał. To w tym CV też jest napisane, że on przez 3 lata startował w zawodach w armwrestlingu, co jest też totalną bzdurą, bo czy na przykład, że trenował boks tajski. Ja wielokrotnie w swoich filmach go prosiłem o to, trenowałeś boks tajski, to podaj mi nazwę klubu, w którym trenowałeś. Nigdy nie podał. Nie? Albo podaj mi, gdzie ten klub się mieści. Jest nawet taka sytuacja, że on sobie robi na przykład filmik, gdzie zupełnie nieudolnie pracuje na worku. No i tam jakiś z widzów mówi, o ja nie wiedziałem, że ty się boksem zajmujesz. I odpowiedź Barańskiego nie jest taka, o widzisz, byłem na siłowni, sobie chciałem trochę poćwiczyć, tylko mówi, trenuję boks kilka razy w tygodniu od lat. Tego typu kłamstwo to jest po prostu setki, które on, ostatnio są tam takich, co żeśmy już po prostu już nie mogli. Powiedział, że on na pustyni w Rosji żywił się świerszczami. Podejrzewam, że on w ogóle w Rosji nie był, już nie mówiąc o tym, że na pustyni, a już o tych świerszczach to już tam nie wspominam nawet, o ich zjadaniu. Cokolwiek, jakikolwiek temat nie poruszysz tam u niego, to on zawsze tam był, albo on to zrobił. Ktoś tam mówi, jestem dysk jockeyem, ja też byłem dysk jockeyem, jestem tym, ja też byłem tym. Ja trenowałem to, ja też trenowałem to. I tak jest ze wszystkim. Kiedyś była taka sytuacja, że ja sobie nagrałem, jak robię wymyk na drążku. Oczywiście on tego wymyku nie zrobił, ale powiedział, że oczywiście jak był młody, to robił wiele razy. On robił na przykład szpagat lepszy niż Van Dambosz. No nie? On mówi, że to nie był szpagat tylko w poziomie, tylko jemu nogi jeszcze w górę szły, nie? Czyli on jakby w łuk był wygięty. Wszystko robi najlepiej. Nie? I takich kłamstw to jest po prostu mnóstwo. No a te takie, wiesz, kłamstwo to kłamstwa, a są oszustwa, no są oszustwa. To jest podawanie się za dietetyka, to jest oszukiwanie ludzi, że on skończył wyższą szkołę w Wielkiej Brytanii. I tutaj chciałbym Was na chwilę zatrzymać, po to, żeby wyjaśnić, o co dokładnie chodziło Piotrowi z zarzutem oszustwa. Tytuł dietetyka w Wielkiej Brytanii jest tytułem chronionym prawnie. Jest to zawód medyczny i tytuł dietetyka zostaje nam nadany w momencie, kiedy posiadamy odpowiednie kwalifikacje i jesteśmy zarejestrowani w spisie dietetyków. Żeby zarejestrować się w spisie dietetyków, potrzebujemy ukończyć studia dietetyczne, minimum 3-letnie, i do tego posiadać praktykę. Osoba, która używa tytułu dietetyka na co dzień, bądź używa go w celach promowania swojego biznesu, tak jak robi to Barański na swojej stronie internetowej, gdzie nazywa się dietetykiem, popełnia przestępstwo. To przestępstwo jest ścigane z urzędu, a jeżeli osoba robiła to przez długi czas i jeszcze na tym zarabiała pieniądze, może taka osoba dostać wyrok. Ja w momencie nagrywania tego filmu sprawdziłem rejestr dietetyków z Wielkiej Brytanii i w sumie nic dziwnego, że Barańskiego tam nie ma, ponieważ nie posiada on kwalifikacji. Po tym, co mogliśmy zobaczyć na jego portfolio z siłowni Exercise for Less, jedyne kwalifikacje, jakie on posiada, to Level 3 Nutrition, czyli są to kursy, które tak naprawdę możemy kupić za dosłownie 80-90 zł na platformie takiej jak na przykład Readco.uk i te kursy nie nadają nam żadnego tytułu, żadnej kwalifikacji. Są na to niezbite dowody, że Patryk Barański posługuje się tytułem dietetyka. Jego ośrodkiem życia jest Wielka Brytania, tam mieszka na stałe, tam posiada rezydenturę podatkową i również podlega on pod brytyjski kodeks karny. To jest oszukiwanie ludzi, że zrobił maturę w Polsce.
No to są typowe oszustwa, nie? To są oszustwa, które ewentualnego potencjalnego klienta wprowadzają w błąd. Wprowadzają w błąd i to jest rzecz no, niedopuszczalna. Tego jest dużo. No, a oprócz tego te wszystkie jego bzdury a propos tego, czego on tam nie posiada, gdzie on tu nie był, no to tego jest po prostu mnóstwo. To byśmy musieli tutaj pozbyć się, żeby to wszystko sobie poprzypominał i opowiadał. Jedną z ofiar Barańskiego był Ben Locker, który promował sarmy na tamte czasy wydające się bezpieczniejszą alternatywą dla sterydów i którego 2703 potrafił latami prześladować wraz ze swoją żoną w najbardziej obrzydliwy i patologiczny sposób. Jak zobaczył ten mój film z Pongą, to mu się pompka na fiucie zablokowała. Słabo opłacasz te swoje kundle, bo żaden z nich nie ma formy. Weź jakieś sterydy i lepsze załatw, bo widzę, że ani ty nie wyglądasz, ani oni. Z jednej strony oskarżając go o bycie szefem jakiejś wręcz grupy przestępczej i o opłacaniu tzw. hejterów, a z drugiej strony starał się go ośmieszać prymitywnymi tekstami o pompce do penisa i kręceniu sobie z kolegami jęzorem po napletkach. Czy walka Barańskiego z sarmami przypadkowo nie rozpoczęła się zaraz po tym, jak Ben nagrał film, w którym w bardzo grzeczny, merytoryczny zresztą sposób, demaskując jego podłe kłamstwa i manipulacje, wytknął mu patologiczne zachowania? Ja mam dokładnie to samo z tym filmikiem, nie? Bo z tego będzie znowu hate war, Patryk odpowie na mnie, ja nie będę tego patrzył i teraz nie mówię, że nie będę tego patrzył, a to zobaczę, tylko ja naprawdę nie będę tego patrzył. Ja też zablokowałem Patryka, już go absolutnie nie trawię, bo się posunął z tym konkursem za daleko i teraz z tym filmem w odpowiedzi na Michała Karmowskiego z Snapchata chyba. Na pewno był jeden z głównych motywów. Jeśli chodzi o sarmy, to już to był bodajże jego pierwszy donos, o którym on się chwalił. Ja wtedy ci powiem, nawet wziąłem to za dobrą monetę, bo on nawet tam jakąś na wizji dzwonił do jakiegoś tam inspektora sanitarnego, gdzieś tam rozmawiał, ale potem jak zobaczyłem, jaki to człowiek, to podejrzewałem, że znowu dzwonił gdzieś do brata. I tak, to na pewno była chęć uderzenia w Bena na 100%, a przy okazji no, jakby mu się pole do popisu rozszerzyło. No, poza sterydami doszły sarmy i jest o czym znowu gadać, znowu sobie wyszukiwać i znowu może będą jakieś pieniądze z tego. Jak nie było sarmów, to wiesz, to było białko z dodatkiem soi, nie? To były suplementy, które nie działają. To były no, różne rzeczy. Co ciekawe, on reklamując suplementy, bo on bodajże 3 razy nagrał filmik, który był reklamą suplementów podlinkowanych pod nim z Amazona. To pod tym materiałem w linkach macie wszystko. Wszystkie macie linki udostępnione. Oczywiście te linki są z Amazona. Możecie sobie wejść bardzo tanio te suplementy zamówić. I on tam też reklamuje suplementy, które nie działają. On się zapierał, że on nie będzie nigdy nic reklamował, bo on, że tak powiem, bo sponsor będzie mu narzucał, a on jest na tyle moralnie twardy, że on nie będzie nic reklamował z tych rzeczy. A po tych deklaracjach reklamował i spalacz, i reklamował jakąś tam przedtreningówkę. I to jeszcze z jakichś garażowych firm, zupełnie niszowych, nie, nikomu nieznanych. Także myślę, że tak, że pierwsza rzecz to było uderzenie w Bena, a druga to znalezienie sobie nowego pola tutaj do popisu, powiększenie tego, nie tylko sterydy, ale jeszcze coś więcej. A propos garażowych firm, czy to prawda, że Barański, mimo tego, że kreuje się na wielkiego wroga sterydów, to prywatnie miał jakieś znajomości czy powiązania z dealerami i wytwórcami takich sterydów anaboliczno-androgennych? Zgadza się, to znaczy tak, no to jest ta cała jego perfidia, bo on niby natural, on niby walczy z dopingiem, ale po pierwsze, sam przyznał się, że rozpisuje cykle sterydowe. Po drugie, nie będę oczywiście wymieniał tutaj nazwisk, ale mam znajomych, którzy go znają, mieszkają w okolicach i Barański pośredniczy w załatwieniu towaru. Więc był jakby dealerem. Jak trzeba było coś tam, czy peptyd, czy ten, to on do niego się zgłaszali i on to ogarniał.
Więc podejrzewam, że zajmuje się też jakimś tam handlem. Nie wiem, czy on tam ma w tym udziały, czy tylko po prostu bierze taniej i sprzedaje drożej, bo ludzie nie wiedzą gdzie, ale działa jako handlarz też. Ja mam screeny z jego odpowiedzią, gdzie ktoś się jego zapytał, czy rozpisuje cykle, czy prowadzi ludzi na sterydach anabolicznych. Powiedział, że tak. On jest na tyle pazerny na pieniądze, że weźmie wszystko po prostu. Nie? Więc jeżeli do niego się zgłosi ktoś, kto powie, że ja chcę z tą współpracować, ale pod warunkiem, że będę na sterydach, to on się zgodzi na to i on będzie to robił. Nie? I przyznam się, kiedyś to, co mówię, mam screena, ale kiedyś też w jednym z live'ów, nie wiem, miał jakiś, bo ktoś mu zarzucił właśnie w pytaniu, że no tak trochę to jest nie halo, że ty niby walczysz z dopingiem, a tutaj ludziom rozpisujesz cykle. No to on tak mówił, tak, ale ja tylko, jak ktoś przychodzi, to ja im zmniejszam dawki, zatrzymuję, żeby mniej brali, nie? O, takie tłumaczenie. Ale co ciekawe, on na przykład forsuje taką tezę, z czego ja się bardzo śmiałem, że cykl sterydowy może rozpisać wyłącznie lekarz. Nie? To jest abstrakcja, nie? Bo żaden lekarz ci cyklu sterydowego nie rozpisze, jeśli chodzi o bombę na siłowni, nie? Bo o tym mówimy. A sam, że tak powiem, reaguje na jakiś tam ten, zmniejsza dawki, zwiększa dawki. Mnie zawsze dziwiło, bo on, jego wiedza, to znaczy on na pewno wiedzę na temat, bo ja nie biorąc sterydów przez 50 lat, nie wiedziałem, co to jest na przykład, co to jest na przykład inhibitor aromatazy, jakiś tam eksmestan na przykład, nie? Nie wiedziałem, co to jest w ogóle, bo mi to nie było do szczęścia potrzebne ani do życia. A on już nawet ludziom mówi, w jakich dawkach mają brać. W tym samym czasie, nie? Jak natural, po co mu taka wiedza w ogóle? Do czego mu to było potrzebne? Skąd on to wszystko wie, nie? No wie to stąd, że albo tym handluje, albo to bierze, albo to i to. Bo inaczej mu taka wiedza jest do niczego niepotrzebna. Nikt sobie głowy nie będzie nabijał dawkami, czy nazwami, czy wiesz, no, wszystkim związanym z tym, nie wiadomo po co, nie? Jemu jest to do czegoś potrzebne, więc albo mówię, albo sam bierze, czego jestem na 100% pewny, albo bierze i handluje, czego też jestem pewny. A spotkałeś się poza tym z jakimiś szurskimi teoriami próbowanymi przez Barańskiego, które mogłyby komuś zaszkodzić, odwodzić od leczenia na rzecz jakiegoś szemramego altmedu, czy choćby z promowaniem szkodliwych nawyków? Znaczy on ma te swoje, wiesz, tezy jakieś tam, których się trzyma, te swoje teoryjki. No to jest tak, to mówię, to jest tak jak z dietą keto, tak jak no z pewnymi rzeczami. Nawet to, co on mówi, wiesz, o swojej diecie, że to jest dieta zbilansowana. Od zawsze powtarza, że to jest dieta zbilansowana, która w ogóle nie jest dietą zbilansowaną, która w ogóle nie pokrywa się z definicją diety zbilansowanej. Jak może być dietą zbilansowaną dieta, w której on spożywa do 100 gramów węgli dziennie, gdzie przy diecie zbilansowanej to musi być 50-60% zapotrzebowania kalorycznego pochodzącego z węgli. Więc on ma jakieś tam te swoje głupie teoryjki, które ludziom wciska. No są, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć jedno. Znam człowieka, któremu on złamał życie, zmarnował życie i doprowadził go prawie do samobójstwa, prowadząc go pod zawody. Prowadząc go pod zawody, dając mu, jak ja to nazywam, święcimstwo. On mi pokazywał plany treningowe, gdzie on tam 5 razy w tygodniu trenował, do tego kazał mu biegać, jeszcze interwały robić, najróżniejsze rzeczy i chłopak po prostu popadł w depresję i to taką ciężką, że wylądował u psychiatry. A to, że wylądował u psychiatry, skończyło się tym, że został zwolniony z pracy, bo pracował w policji. A niestety leczenie psychiatryczne wyklucza ludzi z policji. No ja z tym chłopakiem rozmawiałem i on powiedział, słuchaj, praca w policji to było moje marzenie i to jest dla mnie wszystko. Ja po prostu nie mam chęci żyć, ja czekam na śmierć. Miałem już tam próby samobójcze, ja go tam próbowałem jakoś ustawić, jakoś ten, no teraz muszę powiedzieć, on się tam jakiś czas temu do mnie odezwał, znalazł tam jakąś pracę, jest już wszystko ok, pokazywał mi zdjęcia, doszedł do siebie. No wykańczał go po prostu przez swoją niewiedzę. I taki przykład to ja znam.
I to jest przykład, gdzie, gdzie chłopak, jeżeli nie zrezygnuje z tego, co mi kiedyś powiedział, jest gotowy to zaświadczyć i to nagrać po prostu. Ostatnie pytanie z mojej listy. Jak odbierasz walkę Barańskiego o dobre imię Zięby, do tego walkę z Sarmami i sterydami, przy czym w tym samym czasie Barański twierdzi, że prowadzi ludzi na dopingu i rozpisuje cykle sterydowe, do tego rzekomo ma znajomości z dealerami sterydów, a jednocześnie publikuje film o tym, jak domowymi sposobami wytworzyć lek na raka. Jak to wszystko możesz podsumować? O ile możesz? To jest wiesz... No typowy hochsztapler, to jest raz, nie? No, dwa, to jest bazowanie... Też no mówię, jeśli chodzi o Ziębę, to na pewno wiesz, na jakiejś jego popularności, na jakiejś jego, no Zięba jakąś tam dosyć sporą grupę zwolenników zgromadził wokół siebie, no ale to jest taka typowa hipokryzja, no to już no, większego hipokryty od niego to nie ma, to już od nazwania swojego kanału kanałem o naturalności, czy tam dla naturali, czy jak on to tam mówił, tylko i wyłącznie o kulturystyce naturalnej. Zauważ, nazwa tego kanału, a to, co on w tej chwili nagrywa, to nie ma nic wspólnego z kulturystyką naturalną. Tu już też po prostu, ja widzę tyle hejtu, ja próbuję w tym widzieć jeszcze nadal coś, co się toczy o naturalną kulturystykę, ale już nic takiego tutaj nie widzę. Ale on nie będzie nagrywał nic o kulturystyce naturalnej, bo po prostu te filmy się nie sprzedają. Jego filmiki z jakimiś tam ćwiczeniami, z tym, to są, to mają 10-15% tych wyświetleń, które mają takie, że on zacznie tam się śmiać, powiedzmy, z Piechowiaka, czy ze Słodkiewicza, czy tam nagrywać jakieś na nich głupoty. No i jak mówię, bo to była taka, trochę odszedłem od tematu, ale mówię, jak gościu, który ma kanał naturalny, sam bije sterydy, sam rozpisuje tekst, sam rozpisuje cykle, najprawdopodobniej handluje, bo ja go tam za rękę nie złapałem, ale mówię, najprawdopodobniej handluje, kurde, jeszcze tymi sterydami. I jak taki gość prowadzi kanał o naturalnej kulturystyce? Jak on z tym w ogóle może spać, nie? To jest, wiesz, no tyle chyba, no na, wiesz, no brak słów na tego człowieka po prostu. Wiem, to jest taki zbiór, taki zlepek wad. Ja takiego człowieka w życiu nie spotkałem, nie? Ani takiego kłamcy tak wielkiego jak on, nie? Ani takiego oszusta. Ani takiego zapatrzonego w siebie narcyza. No ja po prostu takich ludzi w realu nigdy w życiu nie spotkałem. A tutaj te wszystkie wady jeszcze ma w sobie skumulowane jeden człowiek. Ewenement po prostu. Na tym zakończymy, a ja jak tam coś jeszcze mi się przypomni, to zrobimy może jakąś dogrywkę kiedyś albo... Piotrze, dziękuję Ci bardzo za ten wyczerpujący wywiad, za to, że poświęciłeś mi czas. Udało nam się bardziej szczegółowo podjąć temat nikczemnych czynów i zachowań Patryka Barańskiego, przedstawiającego się w sieci jako Patryk 2703. Jedne z nich miały być zrobione z chęci zemsty, inne dla zysku, a jeszcze inne po prostu z próżności i chęci zaspokojenia swoich chorych pragnień. To, moi drodzy, jednak nie wszystko na temat Barańskiego. Są kolejne wydarzenia i występki Barańskiego, czekające na to, żeby je opisać. I jeszcze wiele dowodów czeka na ujawnienie. I przyznam wam szczerze, że jak siadałem do pierwszego odcinka, to widziałem tak naprawdę tylko czubek góry lodowej tego, co na przestrzeni ostatnich lat zrobił Patryk Barański. A z każdym kolejnym filmem, z każdą kolejną rozmową z jego ofiarami pojawiało się coraz to więcej wątków, które wypadałoby opisać. Do tego niezliczona liczba dowodów w postaci screenshotów jego wypowiedzi, komentarzy, czy też po prostu rozmów, które się odbywały między nim a różnymi osobami na różnych platformach. Więc z pewnością ten temat jeszcze nie raz podejmę, czy sam, czy w duecie z Piotrem Strzałą. Nie zapomnijcie również bić na Instagram do Piotra Strzały, zostawić mu followa i obserwować jego poczynania sportowe, które są naprawdę imponujące i Piotr ma się czym pochwalić, zwłaszcza, że na przestrzeni ostatnich miesięcy w sporcie osiągnął bardzo dużo. W tym odcinku to by było wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.